Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu zaprosiliśmy na spotkanie panią Aleksandrę Zwarycz, zastępcę naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego, nominowaną przez kapitułę Nowej Trybuny Opolskiej w roku 2016, 2017 i 2018 do Nagrody Człowieka Roku. Osobę zaangażowaną mamy. Dzień dobry Pani Aleksandro. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Aleksandro, jak wyglądała ścieżka Pani awansu zawodowego? Ta ścieżka wyglądała w zasadzie dość zwyczajnie, tak bym powiedziała. Bo zaczynałam pracę w 2002 roku i pamiętam, że to był czas takiego szalejącego bezrobocia. Dla mnie w tamtym czasie pamiętam, że takim szczytem szczęścia to było dostanie się na staż zawodowy. I faktycznie taki staż zawodowy podjęłam w Urzędzie Wojewódzkim. To, co mogę powiedzieć, to jakie mam wspomnienie z tamtego czasu, to na pewno, że towarzyszyła tym pierwszym doświadczeniom taka bardzo wytężona praca. I to był czas zdobywania doświadczenia, to był dla mnie taki czas, kiedy chłonęłam wiedzę, czytałam kodeksy, ustawy, rozporządzenia. Tak naprawdę uczyłam się tego, jak być dobrym urzędnikiem, ale chyba przede wszystkim to uczyłam się tego, jak nie zostać takim urzędasem. Bo to jest takie podobieństwo słów, natomiast ta subtelna różnica ma ogromne znaczenie i zresztą po dziś dzień faktycznie tak jest, że gdzieś to takie motto niosę ze sobą, żeby właśnie tym urzędasem nie zostać, ale myślę też, że mi pomogły w tamtym czasie osoby, które spotkałam na swojej drodze. To jest niesłychanie ważne, żeby w czasie, kiedy zdobywamy to doświadczenie zawodowe, napotkać na swojej drodze osoby dobre, mądre, które będą dla nas takimi właściwymi mentorami, żeby z tej ich wiedzy czerpać, ale też później nawet przez życie zwyczajnie nieść ze sobą ten pierwiastek mądrości, który gdzieś tam zaszczepił. Więc no ja się cieszę, że miałam to szczęście. Takim, że tak powiem, następnym etapem mojego życia i kluczowym chyba momentem w życiu zawodowym był moment, kiedy podjęłam bardzo intensywne działania w takiej natury społecznej, bym powiedziała, bo czułam, że noszę w sobie jakąś misję, może za duże słowo, ale jakiś taki potencjał, który mogłabym wykorzystać i zmienić kawałek takiego świata, który mnie otacza, ten najbliższy zupełnie, w społeczności lokalnej, w której żyję. Spotkałam na swojej drodze znowu fantastyczne osoby. Z grupą osób zawiązaliśmy, najpierw w zasadzie przygotowaliśmy takie podwaliny, później już zawiązaliśmy struktury Rady Dzielnicy w moim ukochanym w Lublinie, w którym mieszkam. I to był moment, w którym faktycznie poznałam smak takiej sprawczości. To jest niesamowicie ważne i to jest taki naprawdę świetny motor napędowy, kiedy działania przynoszą pewną właśnie sprawczość. Czujemy, że one są skuteczne. Oczywiście, że wiadomo, temu towarzyszyła determinacja, ale też taka, powiedziałabym, że duża, duża pasja. I myślę, że to zresztą te rzeczy tak naprawdę zadecydowały o tym, że jestem dziś w miejscu, w którym jestem, czyli w Centrum Dialogu Obywatelskiego. No i już teraz na szerszą skalę mogę wykorzystać te doświadczenie i tą wiedzę, którą gdzieś po drodze zdobyłam. Pani Aleksandro, jakie wykształcenie powinien posiadać kandydat, by rozpocząć pracę w administracji samorządowej? Jakie kompetencje i umiejętności taki młody człowiek powinien kształtować, by ta praca przynosiła efekty w przyszłości? Można by różnie na to odpowiedzieć, ale może powiem tak,
że ktoś kiedyś powiedział, że wyobraźnia ważniejsza od wykształcenia. I oczywiście jakby nie przywiązywałabym do tego zbyt dużej wagi, bo też nie chciałabym, że tak powiem, tutaj wbijać kij w mrowisko w system edukacji, bo to wykształcenie jest bardzo ważne. Sama zresztą też pieczołowicie dbałam o to, by je zdobyć. Ale w tym zdaniu jest pewna prawda. To znaczy, żyjemy teraz w czasie, w którym wykształcenie wyższe jest dosyć powszechne. I jest rzeczą oczywistą, że zapis w CV o ukończonym kierunku administracyjnym czy kierunku pochodnym jest bardzo mile widziane, kiedy się idzie do pracy w urzędzie. Dlatego, że to jest pewna baza. Baza oczywiście bardzo teoretyczna, ale pozwalająca gdzieś na rozpoczęcie pracy w urzędzie. Natomiast ta wyobraźnia, o której powiedziałam, rozumiałabym ją jako taką właśnie świadomość i rozumienie roli urzędnika. To znaczy, jeżeli na poważnie chcemy myśleć o tym, że urząd powinien być profesjonalny, jeżeli na poważnie chcemy wdrażać ideę takiego przyjaznego urzędu, to ten urząd muszą tworzyć ludzie, którzy mają właśnie świadomość, jaka jest rola urzędnika. Jak ten system jest skonstruowany, ale nie tylko w sensie teoretycznym, tylko bardziej mam na myśli to, żeby posiadać pewien zasób empatii, zrozumienia, by być blisko obywatela, blisko jego spraw, by mieć świadomość tego, że to nie jest tylko frazes, że urząd jest dla mieszkańca, a mieszkanie jest dla urzędnika. Tak jest. Po prostu trzeba przyjąć to jako prawdę niepodważalną, że tak jest. No i jakby słowo czy zdanie klucz, no to trzeba lubić ludzi. Bez tego to ani rusz. Czy można łączyć zaangażowanie społeczne z pracą zawodową? Dobre pytanie. Myślę, że nawet trzeba. Przynajmniej w moim przypadku. Ale myślę też sobie o tym, że jakbym miała podsumować swoje doświadczenie zawodowe, dotychczasowe oczywiście, a jest ono już pełnoletnie, to pewnie jedną z takich konkluzji, które bym wyciągnęła, to taka teza, że radość i pasja jest kluczowa, by czerpać satysfakcję z pracy. Czasami to jest tak, że odnajdziemy tą radość i pasję w samej pracy zawodowej, czasami musimy jej szukać na zewnątrz. Natomiast ważne, by w ogóle rozpocząć poszukiwania, bo tak naprawdę to no bez tej pasji nie ma satysfakcji, bez satysfakcji nie ma zaangażowania. Bez zaangażowania nie ma sukcesów, bez sukcesów nie ma awansów, nie ma lepszych zarobków. No i jakby mamy odpowiedź, tak? Moje przekonanie osobiste jest takie, że jest bardzo mocno przesadzona teza na temat tego, że taką determinantą zadowolenia z pracy są wyłącznie zarobki. Oczywiście one są ważne, wszyscy o tym wiemy, każdy z nas chce zarabiać godnie, chcę godnie żyć, natomiast tak naprawdę to jest pewien wynik różnego rodzaju działań. To jest wynik tego właśnie, jakich mamy mentorów, kim się otaczamy, jak silny jest nasz kręgosłup moralny i jakie właśnie wybieramy rozwiązania i czy towarzyszy temu pewna taka prawda, taka szczerość w tym, co robimy, bo to się zawsze obroni. Także no to, co ja mogę o sobie powiedzieć, czy o swoich doświadczeniach, to, że na tym kompasie mojej kariery zawodowej to na pewno pasja była kierunkiem, w którym zawsze podążałam. Mam nadzieję, że tak też zostanie, także życzę tego nadal sobie i również Państwu, żeby tą drogą podążali. W takim razie, Pani Aleksandro, my również życzymy Pani dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pięknie Pani, dziękuję Państwu, powodzenia.